Jeśli tylko macie ochotę na coś do jedzenia, to oczywiście możecie sobie przygotować wszystko w własnym domku lub też na przykład w namiocie, który zajmujecie, ale też macie do dyspozycji fantastyczną restaurację. Ale uwaga! Jeśli gotujecie na przykład u siebie, w swojej lokalizacji, skorzystajcie z marketu, który tutaj jest. Jest naprawdę niedrogo. My dzisiaj kupiliśmy jakieś tam chrupki dla Zosi, jakieś takie pierdółki na śniadanie i woda, oczywiście woda. A właśnie tak, a propos śniadania, to spędzamy je właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody. Na dworze, kuchnię mamy w środku w domku. Jest całkowicie wyposażona w patelnię, w garnki, można wszystko ugotować, wszystko usmażyć. Niedaleko stąd, dosłownie 3 kroki, jest market, w którym można kupić wszystko. Surowe mięso, kotlety schabowe, piersi z kurczaka, warzywa, woda, owoce. Soki, wszystko jest, owoce, co najważniejsze. I co tam jeszcze mówić? Aha, są jeszcze grille. Jeśli na przykład ktoś nie ma ochoty w ogóle na gotowanie zup, jakichś tam kurczaków, a ma ochotę sobie zjeść grilla i może go jeść codziennie, to kupuje sobie takiego przenośnego, po prostu rozpala sobie tutaj. A później jak się wypali, to wyrzuca do kosza. Albo sobie kupuje taką pyszną szynkę. Jeśli tylko jesteście na basenie i na przykład macie ochotę coś zjeść, to macie kilka opcji. Pierwsza jest taka, że możecie wrócić do swoich domków lub do namiotów i tam sobie coś przygotować. Druga, skorzystać na przykład z baru, który jest tutaj, tuż przy basenie dużym i zamówić sobie możecie przepyszną, ogromną pizzę. Taka duża pizza, na przykład margherita, a napić się wody też możecie oczywiście, kosztuje 9 euro. No zobaczcie, atmosfera jest przepiękna, pogoda jest cudowna, dziecko nasze przynajmniej pizzę je, ja korzystam ze zdrowej sałatki. Cóż więcej Wam do szczęścia potrzeba? Naprawdę niewiele. I tak jak wcześniej wspominałam, jest tutaj fantastyczna restauracja, restauracja Favoloso. Dokładnie przed chwilą był wspaniały zachód słońca i podziwiliśmy go razem jeszcze z naszą córką, a teraz poszła już się bawić na plac zabaw. Jest to wspaniałe, włoskie, niedrogie jedzenie. Ja wiecznie na diecie zamówiłam sobie typowe antipasti, no i oczywiście później jeszcze będzie pizza i jeszcze będą owoce morza, no i przede wszystkim bardzo smaczne wino. Namówiłam Mariusza na jakieś takie romantyczne tete-a-tete, żeby zagrał mi na gitarze i jest cudnie, ale uwaga, muszę Wam coś pokazać, bo nasza Zosia, ona lubi też różnego rodzaju kuchnie, ale Zosia sobie zamówiła płatki i wyobraźcie sobie, takie rzeczy też były.